Było kiedyś w pewnym mieście wielkie poruszenie, wystawiane niesłychanie pięknie przed starymi. Wszyscy dobrze się malili, chociaż był wyjątek. O mój Boże, jak ja tu teraz przyjdę? Tyle dusz. Głupia ta gra, głupia. Głupia. Właśnie wszystko straciłem. Nie chce mi się już grać. Nie chce mi się już grać. Ja się nie dziwię, że ludzie nie lubią tej gry, k***a mać. Nawet już w dupie mam paskacze, spadam. To nie... Ty wiesz, co to znaczy, że gra jest trudna? To, że gra jest trudna, polega na tym, że jest to w jakiś sposób utrudnione, a nie, że ci k***a nasrali tego samego ludzika wszędzie, rozumiesz? Żebyś z nim walczył. Ja tyle straciłem. Straciłem 3-4 levele tam, no nie? Mi się grać odechciało. Bo to się bardzo ciężko tutaj zdobywa, bo nie masz nic z tego, kurwa, tak naprawdę. Bo to jest aż przykre. Tyle tysięcy dusz straciłem. Już mi się grać już odechciało. Zobacz. Ale przykre, tyle dusz. Tyle dusz. Ja zaraz będę to przeżywał cały czas. To jest aż przykre, no nie. I jeszcze pół życia mam, bo jakaś k***bana wymyśliła to w taki sposób, żeby było. Aha. Nieprawda. Odczuję, bo nie... Wiesz, dlaczego to odczuwasz? Bo to jest debilnie zrobione, że zamiast pomyśleć i zrobić różnych ludzików, to jakaś k***a zrobiła kopiuj i wklej, żeby pójść na łatwiznę. Rozumiesz, o co chodzi? Że w tej grze nie ma nic z kreatywności, tylko pierdolone kopiuj i wklej. Zobacz, bijesz tego samego potwora cały czas, k***a. Jeszcze z połową życia, bo jakaś k***a wymyśliła, że będziesz ginął co chwilę i tracił życie. I teraz nie możesz nawet zwykłego gówniaka zabrać, bo patrz, zobacz co się dzieje, patrz, zobacz. Kolejny 1000 duszy gdzieś jebać. Spoko, głupi przemuś, spoko. Ja mogę być gruby, a ty będziesz głupi, dobra? Co tam głupi słychać? Jak tam głupi twoje głupie życie? Co? Chciałeś mnie wyzwać, nawet co ja na to spadalaj. To na to. Co ci ludzie mają we łbie, człowieku, ty? Co ci ludzie mają we łbie, gościu? Zobacz. Nie, no to jest głupie. Nie chce mi się w to grać. Ja się nie dziwię, że magiem grają w to.
Ja bym też se stał z daleka i tylko i nie ma gościa. I nie ryzykujesz, że dostaniesz hita. Zaraz maga robimy. Zesrać się możesz, a nie skipnąć moby. Zesrać się możesz na rzadko, a nie moby skipnąć. Co ty mi p***dolisz, goście? Jak ty w tej grze nie możesz grać, bo pół życia ci gra daje tylko, rozumiesz? A ten przedmiot, który daje ci całe życie, występuje raz na 10 lat. On mnie jeszcze trafił. Czemu? Odpowiem ci tak samo jak jemu. Tylko czekaj, cię zbanuję przy głupie bany. Do widzenia, spierdalaj. Dla mnie nawet niech to kurwa sam nie wiem. Kurwa, człowieku, król świata przyjdzie koło kurwa, mam co oni chcą sobie. Nie wiem, no odrzuca mi od tej gry głupota. Nie trudność, tylko głupota, bo to jest głupota. To jest lenistwo śmierdzące kutasem p***alonym. Zobacz, rozumiesz? Zobacz, ja nie mogę wstać dalej. Zobacz. Zadając pierwsze uderzenie, spamując od razu unik, nie jesteś w stanie uniknąć. Jeszcze jakaś k***a mnie trafia, nie widząc mnie, rozumiesz? Zobacz, nie mogę unikać jeszcze, pa. Pick up item. Podnieść gówno. Nie ma tak jak granie na połowie życia, widzowie. Nie ma tak jak granie na pół życia. To po co oni w ogóle ten pasek życia dodali, statystyki do życia? Mogli to wyjebać całkowicie. Byłoby zupełnie trudniej, k***a. P***dolone barany jebane. Nie mogę... Nie udało i nie będę go pokonywał. Normalnie mam ochotę wyłączyć streama, jak tak pytacie mnie k***a co 10 sekund o tą samą z***ą rzecz. Seryjnie, k***a. Nie chce mi się nawet k***a siedzieć tu. Bo nie macie nic normalnego, tylko zawsze durnoty jakieś pytacie, żeby k***a wkurwić kogoś. Jeszcze biegam na połowie życia, bo jakaś k***a jeba wymyśliła, że tak, no to będzie się w to grało. Zobacz. Jeszcze jakieś dwie k***y mnie trafiają w ogóle, zanim mnie zobaczą. Żebym miał jeszcze mniej życia, bo pół życia, które mi k***a jakaś k***a w grze dała, to jest za mało. Mordo, za dużo w sensie. Muszę jeszcze k***a stracić więcej jak coś, no nie? Pamiętaj. Tak k***a działa ta gra. Zobacz. Rozumiesz? Papyk. I kolejne dusze idą się jebać. Za głupotę to niestety. No jak ci tyle lat nie nauczyli mózgu używać, ja cię nie nauczę tak samo. Brzmi jakiś tuman, ale mówił, że nic mi nie zadało. Zabrało mi centymetr z 5 centymetrów życia, ale on ci powie, że nic ci to nie zrobiło. No. Mam tyle życia, że nie mogę zeskoczyć nawet człowieku niżej. Ten licznik śmierci, p***dolę go i tą grę. I tego Miyagiego całego śmiecia, go też p***dolę. Człowieku, grę se zrobili. Ja się zastanawiam, jak bardzo naćpane te były, co tą grę robiły, naprawdę. Jak bardzo nasi pani byli, że wymyślili, no tutaj będziesz ginął, będziesz tracił życie, a żeby mało tego było, będą potwory, które cię zabijają na jeden hit, mało tego, zrobimy ci jeszcze input laga na klawiaturze, żebyś nie mógł użyć nic, mało tego, jeszcze jak spadniesz z 2 centymetrów, to się zabijasz, żeby było jeszcze trudniej, napierdolimy beczek, żeby k***a wybuchały, ale nie jedną beczkę, tylko 500, bo jedna to by było za mało.
Nie damy jednego takiego samego potwora na lokację, tylko zrobimy ich 500, żeby cię znudziło. Bo to jest k***a myślenie kretyna, który tą grę jakoś zrobił. Patrz, zobacz. Podchodzę pierwszy do potwora, pierwszy atak naciskam, ale to on mnie pierwszy atakuje. Zobacz, nie mogę uniknąć, zobacz. Przecież to jest totalnie bez sensu. Jaki jest sens, żeby to ktoś zrobił w taki sposób? Albo pokażę ci bossa na dole, do którego nie możesz zejść, bo giniesz, bo jest za wysoko. No kurwa, to jest szczyt debilizmu już dla mnie. Szczyt debilizmu, kurwa. Ja wiem, dole to po prostu przebiegam i idę dalej. Zginę, to nie gram i tyle, bo to nie ma sensu. Pa, dobrze, dobrze, nie unikaj, po co ci uniknąć cios? Po co ci cios uniknąć, ziomuś? Nie unikaj żadnych ciosów. Mam całą staminę, a oni wybrali, że ja nie mogę nic zrobić. A dlaczego teraz nie trafi w te beczki śmieć? Śmieci. Czemu w te beczki teraz nie rzucasz? Zobacz. On blokuje w tym samym momencie cios wyprowadzając. Jak coś, no nie? Mordo. Chyba co za debil to wymyślił. Ja też bym chciał blokując atakować. Chciałbym też tak. Cześć, Lancerowski. Co ty masz z tym zmęczeniem? Ty jesteś może zmęczony myśleniem i myślisz, że inni też. Czy coś, bo ja nie wiem. Czemu mógłbyś za każdym razem myśleć, że jestem zmęczony? Kurwa, może męczy cię myślenie, życie? Nie wiem. Co cię męczy, kolego? Co cię męczy? Zresztą tak masz dość wszystkiego. Powiedz mi, co cię męczy? W sumie teraz jestem zmęczony, odpowiadając ci, kurwa. Zobacz, podchodzę pierwszy, nie mogę zaatakować. No. Zobacz. Zobacz, i w pewnym momencie robisz takie coś, żebyś nie unikał. Nie chcę mi się w to grać, jest dla debili gra, kurwa, którzy po prostu nie mają życia. To nie ma sensu, tu nie da się zaatakować potwora, do którego masz zasięg, bo w momencie, kiedy ty go atakujesz, on zdąży, będąc dwa razy większy, dwa razy szybszy od ciebie i dwa razy silniejszy, uderzyć cię cztery razy. Kutasa, przecież uników nie ma w tej grze. Przecież nie wiesz, dodali statystykę, taką adaptacja. Jak tego nie masz na 25 poziomie, to nie działają ci uniki w grze. Nie będzie last epoch, bo nie stać mnie. Bo niestety, ja nie zarabiam, mordo. Bo ja nie mogę zarabiać, bo całe życie jest spierdolone. Więc nie pytaj mnie o takie gry. Co by tu wziąć? A. Nie wiem, nie chce mi się grać w tego Soulsa, bo... Same problemy, no nie? Z tym Soulsem. Nie wiem co mam wam powiedzieć o tej grze, no jest zjebana, chyba na maksa jest zjebana. Ja się dziwię, jak Over mówił, że ta gra jest taka fajna, wspaniała, cudowna. Ja po paru godzinach już miałem buga pierwszego, przez którego się wyjechałem 7 razy, no to trochę dziwne. Ale bez kitu też chyba zaraz czarodzieja zrobię, bo to nie ma sensu inaczej. I będę ze strzelał z daleka we wszystko i uciekał. Jak to kurwa tak debilnie działa, to przecież to nie ma sensu nawet, pa. Zobacz, mordo, zobacz. Ja nie mogę pierwszy zaatakować potwora, którego widzę, który się rusza. Bo on się zdąży szybciej ruszyć, szybciej animację zrobić. Kurwa no. Dobra gra, w którą grałem? No pewnie, Rust jest zajebistą grą. Tylko tam ludzie są p***ami jebanymi. Ja wiem, co z minuty na minutę ta gra traci.
A i te głupie gówno z czatu ci powie, że no, oni ci nic nie zrobili, no nie? Chuj, centymetr życia już nie mam. Nie wiem, zastanawiam się, jaki jest sens w ogóle grać. Jak nie masz tego życia, to nie ma sensu grać nawet. Trzeba szukać tego życia, bo jak tego nie weźmiesz, to nie ma sensu grać nawet. Nawet Estus ci życia nie odnowi całego, to jest strata Estusa. Co przebrnąć? Czy ty jesteś głupi, k***a, jakiś? Ty masz coś z mózgiem, k***a, ziomek? Przez co ty chcesz, k***a, przebrnąć? Tu nie chodzi o przebrnięcie, ta gra jest głupia, k***a. Jak przebrnąć? Co przebrnąć, k***a? Gościu, patrz, k***a, machasz, k***a, i gość nie dostaje, patrz. A on macha i cię zabija prawie, że. Rozumiesz to, no nie? Zobacz, zobacz. Zobacz, gościu, pa. I co teraz? Jak teraz przeżyć, powiedz mi. Patrz. Nie wiem, naprawdę, zastanawiam się, co ten chłop miał w głowie, a dając approval dla tej gry. Zastanawiam się, naprawdę, co tam, co za procesy zaszły w jego mózgu, że on tą grę pozwolił wypuścić. Nie wiem, musiał łapówkę dostać. To jest k***a niemożliwe. On musiał łapówkę dostać, żeby to wypuścić. To jest k***a niemożliwe, stary. Żeby ktoś o zdrowych zmysłach, k***a, zdrowym rozsądku, k***a, taką grę w ogóle wypuścił, żeby była możliwa do grania. Nie wiem, nie chce mi się grać w tą grę, bo jest głupio zrobiona. Ani nie możesz przerwać tego, jak już atakujesz. Nawet nie możesz pierwszy zaatakować potwora, tylko musisz wyczekać, aż on się wysra ze skilli i łaskawie pozwoli ci się zaatakować. Widzowie, ja chyba nie dam rady tego znieść, k***a, bo to nie chodzi nawet o to, że to jest trudne, bo to nie jest trudne, tylko to jest debilne. To jest debilne. Uderzasz, postawili ci potwora, którego po uderzeniu od razu zrzucasz na dół, rozumiesz? Żebyś nie był w stanie go zabić. I teraz jak biegniesz po niego, drugi jego braciak przychodzi do ciebie i cię zabija. To jest niebywałe, k***a, jakim durnie trzeba być, żeby tą grę wypuścić. Licznik śmierci nie działa, zbugował się ziomuś, jak coś. Do Miyagiego musisz napisać, e-maila, żeby naprawili. To jest niebywałe, jak głupio to jest zrobione. Patrz, biec też nie mogę, jestem poza walką, biec nie mogę, bo staminę mi zabiera. Nie, wolę normalną grę grać, wiesz, jakąś, która ma jakiś sens i jakiś człowiek inteligentny to robił, bo to nie robili mądrzy ludzie na pewno tego. Bo to wszystko miałoby sens. To wszystko miałoby sens, gdyby ta k***a głupia nie zajebała tylu łuczników tu. Pa. Zobacz. Zobacz. Żeby jeszcze miały po co te potwory ci atakować, bo podchodzisz do nich, ale one robią ta animację ataku, zanim ty do nich podejdziesz, żebyś ty do nich nie podszedł. Ta durnota. Nie musisz ich bić. To jak, k***a, głąbie pierdolony wylewelować postać? Jak, k***a, jak nie musisz zabijać potworów, żeby duszę z nich brać? To jak, k***a, głąbie j***ane. Bo nie wiem, jak was, do was, k***a, mówić czasami. Gościu, to jak mam levelować, jak mam nie zabijać potworów? Powiedz mi, k***a, zjebie, no. Zobacz, ja nie mogę uniknąć, patrz. Mam pół życia, bo jakaś k***a tak zdecydowała. Zobacz. I
I przez to nie mogę zabić żadnego potwora, bo jakaś k***a zdecydowała, że będę miał pół życia na tej lokacji. Blaze, ty masz coś z mózgiem? Nie wiem, odechciała mi się grać w tą debilną grę, k***a. Co debil wymyślił? Jak on może ci blokować i w tym samym momencie uderzać? Wytłumaczcie mi to. Jak to jest możliwe, że on blokuje tarczą jedną ręką, a drugą mi atakuje w tym samym momencie? Jak to jest, k***a, możliwe? Co debil wymyślił, k***a, bo ty tak nie, to fizycznie jest niemożliwe, żeby to zrobić. Nie mogę iść dalej, k***a, zjebiony, jak widzisz, bo ta gra jest zjebana. Zobacz, gościu, patrz. Zobacz. Ty nie możesz podchodzić do potwora, ataką mu wyprowadzić, żeby unik potem zrobić. Więc co ta gra oczekuje? Powiedzcie mi, czego ta gra oczekuje? Że co, tego gra oczekuje, podejdę, uderzę i czekam, jak zdaje pana, dostaję, tak, wstaję, uderzam i znowu czekam, aż dostaję, jak zdaje pana i co, i znowu mam czekać i uderzać, tak? No bo to jest debilne, no bo innej możliwości nie masz. Wiecie, o co mi chodzi? No nie masz innej opcji. I co? I znowu wracamy się zregenerować, bo przecież k***a baranowany wymyślił tak grę. Ja pierdala znowu 5 minut do ogniska i z powrotem. I tak grasz całe k***a 20 k***a godzin. Bo tak głąbany wymyślił, żeby gra działała. Widzowie, jak coś. Do setnego levela to falimy. Zobacz. Bij mnie, k***a, bij. Dobrze, pana, lej. Dobrze, k***a, szmato. Dobrze, k***a. Ta gra polega po prostu na tym, że musicie ten hit przyjąć, bo inaczej się nie da. Tak samo specjalnie jest tyle potworów, żebyś na bosie miał mniej jesusów. Dobrze, k***a, pyk. Zobacz, ja wstać nie mogę tyle czasu, rozumiesz? Chciałbyś bana, Kasjan, dostać? I stąd kasztan. No dziwisz się, jak k***a śmieć pany bez honoru na setnym levelu tu przyszedł, to się k***a dziwisz? Bo to są takie śmiecie przecież. I przez takiego śmiecia straciłem teraz duszę. I taki śmieć już teraz nie będzie siedział na tym kanale. Ja chodzę w głowie i się zastanawiam, gdzie iść, bo otworzyłem gdzieś drzwi, a śmieć jeszcze mi przeszkadza mnie snajpiąc. Nie wiem, tego nie można zabić nawet. K***a, ja nie wiem. Już go nie ma. Że suba, a co to k***a? Sub to znaczy, że ma mi uprzykrzać życie? Bo suba ma? I tu straciłem przez tą kurwę jebaną te dusze moje. O, nareszcie. Ja pierdolę, nareszcie. Czemu nie mogę używać? Thank you.
No już się jakiś śmieć znowu trafił, ty. Spoko śmiecie, nie ma problemu. Spoko śmiecie. Spoko śmiecie, wyłączamy wolność śmiecie. Andrzej, kurwa, czy ty masz jakiś problem z mózgiem? Czy ty masz, Andrzej, problem z mózgiem? Odpowiedz mi, przychlaście głupi, kurwa, bo już cię po imieniu będę nazywał. Czy ty, przychlaście głupi, masz problem z mózgiem, kurwa? Czy jeżeli, kurwa, przykładowo, przychlaście głupi, podejdziesz do taty swojego i powiesz: tato, nie wiem, gdzie są nożyczki? A tata twój powie: mamę spytaj, to powiesz tacie, że wjeżdża ci na rodziców, ty kurwa tępy kutasie p***lony? Czy wtedy twój tata powie ci, że wjeżdżasz na matkę, czy że po prostu spytaj mamę? Ty kurwa tępy kutasie. To ja ci normalnie powiedziałem, spytaj mamę swoją, a nie mnie. I gdzie tu masz pocisk? Gdzie ci tu mamę zwyzywałem? Wytłumacz mi, przychlaście, pany, bo jesteś głupi jak pierdolę, no nie? Tylko powiedziałem, żeś spytał kogoś innego, kurwa. Ale jak dla ciebie to jest wysko, to sorry, że ci mamę zwyzywałem, mówiąc, żebyś ją zapytał, kurwa, o odpowiedź, której nie znasz. Sorry, ziomuś. A co mnie to interesuje? Sam pisał, że zaraz będzie mnie snajpić. Dobra, to nie ma jak, to wypijajcie. Nie ma Dark Soulsów w takim razie, chłam na łeb. I tyle. Chcieliście snajpić, to se teraz snajp. Dawaj, snajp dalej, śmieciu jeden z drugim. No co nie snajpisz, śmieciu jeden z drugim, co? Co śmiecie nie snajpicie, co? Nie da się już, co? Bo nie gram, kurwa. Jebane śmiecie. Tak, pierwszy bot się nazywał Kastien, a drugi bot się nazywał Sawkę. Ty masz rację, to są boty, NPC-ty. Akurat NPC-ty mają takie najmy jak dwóch subów u mnie na czacie, ty kurwa kretynie jebane. Jak nie? Właśnie oni specjalnie to robią ze swoim najmem. No trudno, no to nie będzie tego. Dobra, widzowie, kończę stream. Nie chce mi się streamować nawet, jeśli mam być szczery. Chcieliście snajpić, to se snajpcie teraz. Jebać was.